I na to myślę, że większość osób jednak zwraca uwagę. Zwraca, prawda? Dzień dobry, witajcie na kanale Koret. Zgadza się, jest to kolejny SPF-owy film, ale ten film jest poświęcony takim użytkowym i mniej popularnym faktom, o których trzeba pamiętać używając kremów z filtrem, bo raz, one są ważne z takich praktycznych względów, a dwa, wierzcie mi, że złe korzystanie z kremów z filtrem jest po prostu groźne nie tylko dla skóry, ale generalnie dla zdrowia. Nie będę już tutaj mówić o ilości nakładanego produktu czy o znaczeniach, bo te rzeczy już padły i w filmie z Ewą, i w filmie o podstawach pielęgnacji, gdzie zrobiłam wam tam taką tabelkę z tymi oznaczeniami. Konkretne produkty też już padły w poprzednim filmie, tu będą rzeczy inne, o których już właśnie w tym momencie zaczynam mówić. I tak, i w ogóle dajcie znać na koniec, który z tych punktów okazał się dla was najbardziej zaskakujący, najbardziej przydatny. Jestem ciekawa. Pamiętam zamierzchłe czasy, kiedy to krem z filtrem był dla mnie takim kosmetykiem wyłącznie wakacyjnym i na dodatek wyłącznie wtedy, jak były takie turbo upały, takie Więc jeśli nie zużywałam tego kremu z filtrem w ciągu jednego sezonu, a zazwyczaj tego nie robiłam, to chomikowałam go na długie miesiące, na kolejne sezony w szafce. Karolina K., pseudonim Koret, chomikowała kiedyś filtry na następny sezon. Nie oceniajcie, okej? Okay? Niech pierwszy rzuci kamieniem ten, kto nie ma za sobą mrocznych czasów pielęgnacji. A z tymi zachomikowanymi filtrami chodzi o to, że one prawdopodobnie albo będą się nadawać zaledwie na początek przyszłego sezonu, albo kompletnie nie będą się nadawać. Ponieważ każdy kosmetyk ma swoją datę ważności. I na to myślę, że większość osób jednak zwraca uwagę. Zwraca, prawda? Prawda. Ale jest jeszcze symbol PAO, co oznacza Period After Opening, czyli przydatność produktu po otwarciu. Takie okrągłe pudełeczko z liczbą w środku. I ta liczba oznacza miesiące, jeśli obok jest literka M, albo lata, jeśli jest literka Y. Więc dajmy na to, bierzemy sobie jakiś produkt, otwieramy go w lipcu 2021, ma on PAO na 12 miesięcy i datę ważności 2024. No to tak czy siak będziemy używać go wyłącznie przez rok od tego otwarcia lipcowego do 2022 roku, a nie do tego 2024. Mniej więcej jasno to powiedziałam, nie? Ogólnie teraz rośnie taka społeczna świadomość, że krem z filtrem powinien być stosowany codziennie, każdego dnia, przez cały rok, ale mimo wszystko w przypadku takich produktów do ciała, które jednak przydają się częściej w porze letniej, no to tutaj już łatwiej jest tak zapomnieć się z tą przydatnością. A produkty z filtrami używamy po to, żeby chroniły nas przed promieniowaniem. Jeśli będziemy używać produktów przeterminowanych, to wcale nie mamy pewności, czy one dalej spełniają swoje główne zadanie. A nawet powiem więcej, że produkty przeterminowane mogą narobić szkody na twarzy. Moja przyjaciółka Maja, która ostatnio się w ogóle przewija w każdym filmie, użyła akurat serum przeterminowanego z nieuwagi i ją wypryszczyło. Tak, Maja to w ogóle kopalnia anegdot, jak się okazuje. Kolejny punkt to sposób, w jaki kremy z filtrem są przechowywane. Generalnie kosmetyki nie powinny być poddawane jakimś ekstremalnym warunkom, jak na przykład bardzo wysokim temperaturom. I w sumie ten punkt, jak i poprzedni, spokojnie dotyczy wszystkich kosmetyków, ale jednak kremy z filtrem częściej na takie ekstremalne sytuacje są narażone. Dlatego warto zwracać uwagę, w jaki sposób te kremy z filtrem są przechowywane. Na przykład, czy zostawiacie je na nasłonecznionym siedzeniu w rozgrzanym do niemożliwości samochodzie? Czy prażą się na ręczniku plażowym, jeziorowym, bądź działkowym niczym jajeczko sadzone na patelni? Zastanawiam się, czy są jeszcze jakieś takie popularne sytuacje, kiedy filtr może się nadmiernie podgrzać i nic mi teraz nie przychodzi do głowy. Jak coś wam przyjdzie do głowy, to dajcie znać, bo może to być cenne dla innych. W każdym razie rozwiązanie tutaj jest takie, że naprawdę warto tym filtrom ograniczyć gorąc i w miarę możliwości trzymać je w cieniu, trzymać je w torbie, tak żeby nie nagrzewały się do takich bardzo wysokich temperatur, ponieważ wtedy również nie mamy pewności, czy po takim ekstremalnym nagrzaniu one dalej zachowują te swoje ochronne właściwości. A przy okazji zwracajcie również uwagę na to, czy filtry nie zmieniły w jakiś taki podejrzany sposób swojej konsystencji, czy nie zaczęły się na przykład nagle rozwarstwiać, chociaż wcześniej tego nie robiły, albo czy nie zmieniły koloru po jakimś tam czasie używania, na przykład z białego na żółty, bo takie zmiany również mogą oznaczać, że coś z tym kosmetykiem już jest nie w porządku.
Kolejny punkt to jest witamina D. I ten punkt może być z takiej kategorii kontrowersyjne, tak? Bo zauważyłam, że osoby, które są przeciwnikami stosowania filtrów nie tylko na co dzień, ale generalnie używania ich kiedykolwiek, to jednym z ich argumentów jest to, że kremy z filtrem doprowadzą do niedoboru witaminy D3. A prawda jest taka, że nawet osoby, które nie stosują kremu z filtrem, doświadczają niedoborów witaminy D3. Wszyscy doświadczamy czasem niedoborów tej witaminy. I dlatego ważna jest suplementacja, ale po kolei, już rozwijam temat. Faktem jest, że słońce pomaga w syntezie witaminy D3, a dokładniej pomaga w tym promieniowaniu UVB. Z tym, że nie da się tak nachwytać tej witaminy na zapas, żeby było na jesień, na zimę, na kolejne 3 lata, bo organizm sobie ją na bieżąco zużywa. Poza tym, żeby doszło do syntezy tej witaminy, to muszą być spełnione pewne konkretne warunki i jednym z tych warunków jest chociażby słońce na odpowiedniej wysokości. Więc z takiego prażenia się bez filtrów przez cały dzień na plaży to jest naprawdę więcej szkody niż pożytku i nie ma co rezygnować z filtrów na rzecz naładowania sobie witaminy D3. A poza tym powiem wam, że jak kiedyś nie stosowałam kremu z filtrem, praktycznie w ogóle, to poziom witaminy D w badaniach wychodził mi naprawdę bardzo nisko. Ja miałam tą witaminę praktycznie w niedoborze. I dopiero w momencie, kiedy zaczęłam tak świadomie dbać o swój organizm, kiedy wprowadziłam codzienne stosowanie kremu z filtrem i wprowadziłam codzienną suplementację witaminy D3, to dopiero wtedy udało mi się ten poziom witaminy podwyższyć na taki dobry, stabilny poziom przez cały rok. Więc nie ma tutaj co zwalać winy na stosowanie filtrów w przypadku, kiedy ktoś doświadcza niedoboru witaminy D3. A ta witamina jest bardzo ważna. Jest bardzo ważna w kontekście skóry, w kontekście wielu problemów ze skórą. Badania pokazują, że bardzo często osoby z trądzikiem mają właśnie niedobory witaminy D3. Poza tym niedobory tej witaminy też są łączone z łuszczycą, egzemą, AZS i wieloma innymi chorobami, już nawet niezwiązanymi ze skórą. Więc wniosek jest taki, że warto sobie regularnie co jakiś czas sprawdzać ten poziom witaminy D3 i na podstawie wyników dobierać wysokość dawki w suplementacji. Generalnie tak suplementacje powinny być dobierane, uargumentowane wynikami badań, a nie na zasadzie, to wydaje mi się, że jest dobre, że to pomoże. Bo w ten sposób to może bardziej przypominać takie rzucanie kamieniami w ciemność z nadzieją, że w coś się trafi. Ja biorę 4000 jednostek witaminy D3, ale zostało to przepisane przez moją dietetyczkę na podstawie wyników badań, które jednak staram się robić regularnie. A swoją drogą przygotuję wam jeszcze właśnie taki materiał o badaniach, które warto robić przy skórze problematycznej. Kolejny punkt dotyczy tak stricte używania kremu z filtrem. I tak, krem z filtrem jest zawsze ostatnim krokiem dziennej pielęgnacji. Zawsze. Poza tym jeszcze kremu z filtrem nie mieszamy ze zwykłym kremem nawilżającym czy z podkładem. Nie mieszamy z niczym innym, bo wtedy tego produktu nakładamy na twarz mniej niż jest to zalecane. Ochrona wtedy jest mniejsza. Poza tym nie mamy pewności, czy tą naszą miksturę udało się wymieszać w taki bardzo jednolity sposób i czy film, który nakładamy na twarz, ten film ochronny, jest jednolity i nie powstały tam gdzieś jakieś dziury w tej ochronie. Dlatego warto po prostu ten krem z filtrem nakładać jako osobny produkt, ostatni produkt dziennej pielęgnacji i później przechodzić do makijażu. Kolejna rzecz to smarowanie nie tylko twarzy. I uwaga, powiem niesamowitą rzecz, niebywałą wręcz, ale skóra nie kończy się na brodzie, czy tam żuchwie, tutaj w każdym razie, wiecie o co mi chodzi. Zatem warto jest smarować przez cały rok codziennie wszystkie odsłonięte miejsca, czy jest to szyja, dekolt, uszy, dłonie, czy co tam macie jeszcze odsłonięte. Na pozostałe części ciała jak najbardziej można wybrać taki bardziej budżetowy filtr, no bo twarz czy dekolt też czasami to są takie miejsca, które są, no umówmy się, takie bardziej wybredne pod względem składu kosmetyków i tutaj może się skończyć jakimś wysypem, jakimiś wypryskami, czasem też podrażnieniem czy podrażnieniem oczu w przypadku filtrów do twarzy, ale jeśli chodzi o inne części ciała, no to z reguły są bardziej wybaczające, jeśli chodzi o te składy. Ja też tak robię z filtrami, które mi nie podpasowały do twarzy. Używam ich na inne części ciała.
Kolejną ważną rzeczą, którą trzeba mieć z tyłu głowy, to to, że nie ma filtrów idealnych, czyli takich, które chronią w 100%. I nawet jeśli jesteśmy wysmarowani, wysmarowane filtrami od stóp do głów, to jednak warto korzystać z cienia, korzystać z czapek, z kapeluszy, z parasoli, po prostu chować się od tego słońca. Poza tym tak też jest często napisane na opakowaniach filtrów, właśnie ze względów bezpieczeństwa. A będąc większość dnia na zewnątrz, a już szczególnie w takich warunkach wakacyjnych, naprawdę pamiętać o tej ponownej aplikacji, żeby później nie było zdziwienia, na przykład tak o 18 gdzieś po południu, że skóra czerwona, a przecież smarowałem się filtrem o 8 rano. Oh. Wiecie, no, filtry nawet jak się nie ścierają, to się też potrafią dezaktywować. Dlatego ja już sobie wyrobiłam taki nawyk, że nawet jak jestem wysmarowana cała filtrami, to tak dla świętego spokoju i tak patrzę, gdzie tu się w cieniu schować. Ten punkt może nie dotyczy kremu z filtrem, ale jak najbardziej dotyczy ochrony przeciwsłonecznej. I wrzucam go tak zajawkowo, bo może ktoś będzie zainteresowany takim rozwiązaniem. Są ubrania z ochroną przeciwsłoneczną i wskaźnik tej ochrony nazywa się UPF. Tak jak mamy SPF, tylko że wstawiamy tam U zamiast S jak ubrania. I o ile oznaczenie SPF dotyczy przede wszystkim właśnie tego promieniowania UVB, to ten wskaźnik UPF oznacza ochronę zarówno przed promieniowaniem UVB, jak i UVA. Jak robiłam rozeznanie, gdzie można takie ubrania dostać, to normalnie są dostępne w sklepach sportowych chociażby, na przykład w Decathlonie, do tego w korzystnych cenach. Dla dzieci ubranka widziałam nawet w H&M-ie i jeszcze tutaj Wam pokażę taką stronę UV Kids, gdzie są ciuchy i dla dzieci, i dla dorosłych. I nawet są ładne, na przykład te koszulki dla kobiet całkiem niezłe, surferski szyk. Wrzuciłam tu tylko taką próbkę, takie przykłady, ale na bank, jak się gdzieś tam w tym Google dalej pogrzebie, to wyskoczy znacznie więcej miejsc, gdzie można takie ubrania dostać. Co z filtrami wodoodpornymi? Samo hasło filtry wodoodporne trzeba tutaj traktować tak z przymrużeniem oka, bo to nie oznacza, że tych filtrów w ogóle nie trzeba reaplikować, bo trzeba. Filtry wodoodporne oznaczają, że po prostu po wejściu do wody mamy taką samą ochronę jak przed wejściem do wody, czyli po prostu one nam nie spłynęły i ochrona się nie zmniejszyła. Ale to nie oznacza, że w tej wodzie możemy siedzieć pół dnia i nic się nie stanie. Także warto sprawdzać, ile czasu producent deklaruje, że można w tym filtrze zostać w wodzie, czy jest to 80 minut, czy jest to 2 godziny. To się różni w zależności od produktu. Poza tym też osuszanie ręcznikiem za maszyste bądź nie za maszyste. W każdym razie wycieranie ręcznikiem również może naruszyć warstwę filtrów wodoodpornych, także po wyjściu z wody, tak czy siak, warto filtry ponownie aplikować. Co zrobić, kiedy filtr nie pasuje? Czasem się zdarzy, że zakup filtra jest po prostu nietrafiony i co wtedy robić? Oczywiście wszystko też zależy od tego, z jakiego powodu ten filtr jest nietrafiony, ale w wielu przypadkach da się jeszcze go w jakiś sposób wykorzystać. I w tym punkcie chcę zaproponować właśnie takich parę pomysłów, co z takim trudnym filtrem da się jeszcze zrobić. Jeśli filtr nie sprawdza się na twarzy, czy na przykład roluje się, smuży, zapycha czy bieli, to tak jak wcześniej wspomniałam, można go wykorzystać na innych częściach ciała, na przykład na szyi, na dłoniach, które też cały rok są bardzo wystawione na promieniowanie. Mi na przykład na dłoniach jakoś bielenie szczególnie nie przeszkadza. A jeśli chodzi o te zostawianie smug czy rolowanie się, to jeszcze może być tak, że ten filtr po prostu no, nie współgra z pozostałymi kosmetykami z pielęgnacji twarzy i wykorzystany na rękach już tego nie robi, już po prostu ten problem znika. Co innego, jeśli filtr na przykład Was podrażni Waszą skórę, no to wtedy, nie wiem, można go oddać koleżance, której nie lubicie. Żartuję oczywiście, ale czasami mam wrażenie, że niektórzy to tak na poważnie traktują te moje żarty. I jeszcze w przypadku tego smużenia i rolowania się warto spróbować innej techniki aplikacji takiego filtra. Na przykład zauważyłam, że niektóre filtry potrafią bardzo szybko zastygać i trzeba przy nich wyczuć ten moment, kiedy zostawić je w spokoju, bo jak taki filtr zaczyna zastygać i za długo się go tam jeszcze próbuje tarmosić na tej twarzy, no to wtedy on zaczyna się rolować. Więc wyczuwamy ten moment, czas na ostatnie poprawki i zostawiamy go w spokoju. I wtedy potrafi już nie sprawiać nam tutaj więcej problemów. Po prostu niektóre filtry są takie mniej plastyczne i nie ma tutaj przy nich czasu na jakieś filozoficzne rozmowy o życiu, tylko trzeba działać szybko i mieć z głowy.
Można też w ich przypadku spróbować nieco inaczej i nakładać takie małe porcje filtra na poszczególne części twarzy i rozsmarowywać na kolejno na małym obszarze. Właśnie tutaj sugeruję, żeby zamiast chluśnięcia taką dużą porcją filtra na twarz, po prostu robić to stopniowo. To też może pomóc, może to być jakieś rozwiązanie. Kolejny film będzie o tych badaniach, o których wspomniałam, pod skórę problematyczną, albo będzie o jedzeniu dobrym dla skóry, takim, wiecie. Któryś z tych dwóch? Zobaczę. Którym z tych dwóch was zaskoczy. Więc już tradycyjnie zapraszam was do subskrypcji, zapraszam was również na Instagrama i do zobaczenia w kolejnym filmie. Buziaki!